Rafał, duże zmiany w waszej kadrze. Tak patrzę teraz na boisko i Łukasz Wójcik, i zawodnicy Bujakowianki, więc można powiedzieć, że rewolucja u was w składzie. No tak, staramy się zbudować drużynę od nowa. Został z nami Piotr, może popatrzymy na boisko, Przemek Styrna, Artur Kaczor, Mirek Kaczor, Aleks Dyka, no i reszta drużyny będzie budowana od zera, tak powiem. Dzisiaj na sparing przyszło kilku chłopaków. Dwóch bramkarzy, to niespotykane w waszej drużynie, prawda? Zawsze na tej pozycji był problem. Na testy dwóch bramkarzy przyszło. Paweł Furlaga jeszcze nie miał debiutu w FLS-ie. Wraca po 4 latach do piłki. I kolega z Bujakowianki, Mariusz Wielgosz. I od niego kolega z Bujakowianki też przyszedł dzisiaj sobie pograć. Czy to są testy, czy to są już zawodnicy? Nie, najpierw testy, tak? Trzeba ich zobaczyć. Tak, oni sami też chcą zobaczyć, czy się z nami dobrze gra. No a to są testy. Dzisiaj rozpoczynacie sparingi, przed wami cztery mecze kontrolne przedsezonowe. Jakie nastawienie i jakie cele na te spotkania? Na te spotkania, no pograć, nie połamać się i przygotować do sezonu. Pobiegać i wypalić trochę kilogramów przed sezonem. A jakie cele na nowy sezon? Na nowy sezon awans do OB. Dzięki serdecznie.